Sponsorem programu jest PKN Orlen. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym magazynie Co w Sporcie. Dziś troszkę zastępuję naszego kolegę Macieja Wolnego, ale niezwykle się cieszę, że mogę go dzisiaj zastąpić, bo dziś naszym gościem specjalnym jest Maryna Gąsienica-Daniel. Bardzo serdecznie Panią witam, narciarka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Z dalekiej Norwegii podobno, tak? Pani się z nami łączy. Tak, jesteśmy właśnie w Norwegii, w Trysil, na treningach. Ja to dzisiaj żartowałem, że powinienem się z panią inaczej przywitać i powiedzieć witajcie kumo, bo ja chodok z Nowego Sącza, a pani z Zakopanego, no to prawie że sąsiedzi, pani Maryno. Bardzo serdecznie jeszcze raz witam. Proszę powiedzieć nam, do jakich zawodów teraz się pani przygotowuje, dlaczego pani jest w Norwegii? Jesteśmy w Norwegii, ponieważ właśnie kolejne starty też mamy w Norwegii, starty Pucharu Świata. Najbliższymi będzie supergigant, właściwie dwa supergiganty z Kvitfjell właśnie w Norwegii. A już kolejnymi będzie gigant w Szwecji, więc taki mamy mały tur tutaj skandynawski. No i później... Tak, i później na koniec będzie jeszcze finał Pucharu Świata w Andorze. Jak pani ocenia swoje szanse? Jest pani po bardzo ciężkich walkach we Francji. Sprawiła nam pani niezwykłą radość. Przede wszystkim fantastyczne miejsce. Po 41 latach tak naprawdę czekaliśmy na to, żeby pani, no, żeby któraś z polskich zawodniczek osiągnęła tak dobre wyniki. Wprawdzie 10. miejsce, no ale też równoległy, gigant obłędny pani występ. Wszyscy z zapartym tchem żeśmy to oglądali. Rzeczywiście robiło to niesamowite wrażenie. Chciałoby się powiedzieć gigantyczne wrażenie, ale też ogromne wtedy problemy, prawda? Pani walczyła ze zdrowiem, walczyła z grypą żołądkową. Aż dziw, naprawdę, powiem zupełnie szczerze, że z takimi ogromnymi problemami pani udało się osiągnąć przecież tak wysokie miejsca. Choć wiem, że pani nie jest zadowolona i chciałaby pani, żeby było lepiej, no ale pani najlepiej wie, że w sporcie nie zawsze to się udaje. Wie pani nam o tych kulisach tych słynnych sprzed 2 tygodni pani walki opowiedziała szczegółów. Tak, bardzo dziękuję za miłe słowa i za gratulacje, bardzo mi miło. Tak jak pan wspomniał, faktycznie miałam problemy zdrowotne. Myślę, że to były moje 3 najtrudniejsze starty na przestrzeni ostatnich 4 lat. W sumie chyba nie pamiętam, kiedy dałam z siebie tyle, ile w te 3 dni. Myślę, że to też było przez to, że program był bardzo trudny, był bardzo ciasny. Wszystkie 3 dni były ogromnie wymagające. Szczerze mówiąc, będąc nawet w pełni zdrowia, zastanawialiśmy się, czy na pewno wszystkie te 3 starty podjąć, jakby próbę wystartowania w nich wszystkich, bo naprawdę to było bardzo obciążające, a jednak moją koronną konkurencją jest zwykły gigant, tak, otwarty. I po prostu chciałam przyjechać na ten gigant naprawdę w świetnej formie, bo też tak się czułam właśnie zaraz przed Mistrzostwami Świata. Naprawdę czułam się dobrze, jeździłam dobrze, byłam najlepiej w swojej karierze przygotowana do tych mistrzostw, więc faktycznie to 10. miejsce jest dla mnie w jakimś sensie rozczarowujące, jeżeli byłabym zawodniczką w pełnej formie zdrowotnej, mam na myśli. A faktycznie w sytuacji, w jakiej się znalazłam, to kończąc te zawody, byłam w pewnym sensie z siebie dumna i z całego naszego teamu, że mimo właśnie tak dużych przeciwności losu, stanęliśmy na tym starcie i nadal próbowaliśmy walczyć z najlepszymi zawodniczkami na świecie. To nie była walka jakby odległa, tylko jednak bardzo wyrównana. I z tego byłam dumna, ale faktycznie te 3 dni były bardzo trudne i po zakończeniu tych treningów, tych zawodów, tak naprawdę byłam tak wykończona, że po prostu aż sama nie wierzyłam, co mnie niosło w te dni. Czyli jakby... Nie jedząc, nie pijąc, ja wiem, że źle jest się tłumaczyć chorobą i swoje złe wyniki, nie jest dobrze się tłumaczyć jakby chorobą i takimi rzeczami. Ja nie lubię w ogóle się tłumaczyć, ale faktycznie jeżeli takie było zadane pytanie, no to już odpowiem, że po prostu faktycznie bardzo, bardzo mnie ta grypa żołądkowa osłabiła.
no, trafiła w najgorszym możliwym momencie dla mnie tak naprawdę, no bo faktycznie te trzy dni były intensywne. No i chyba to tylko adrenalina i taka naprawdę pasja do sportu i pasja do tego wszystkiego, miłość do narciarstwa mnie niosła, żeby faktycznie stanąć na starcie i jeszcze spróbować walczyć o najlepsze rezultaty. Tak patrzę też na historię pani walki w kolejnych zawodach. Przecież pamiętamy wszyscy taki dramatyczny moment. Proszę wybaczyć, że jeszcze o te traumy pytam, ale sportowiec, który mierzy się również ze własnymi słabościami, jest tym bardziej właśnie dla nas wzorem. 19 rok, proszę mnie poprawić, jeśli się pomylę, bodajże wrzesień. No i tragiczny dla pani przecież kontuzja, prawda? Złamanie nogi, kości piszczelowej dokładnie. No to jest taka sytuacja, która bardzo często sportowca w ogóle wyrzuca ze sportu, bo tak naprawdę pozbawia go potem możliwości powrotu na szczyt. Pani udowodniła, że to się da zrobić. I pytanie teraz, no, jaki jest pani sposób na walkę z tymi przeciwnościami losu, bo to są sytuacje oczywiście, które sportowcowi się zdarzają, mogą się zdarzyć. Ten sport jest niezwykle trudny, bardzo skomplikowany. No i niestety bardzo, bardzo łatwo tutaj o kontuzję, nawet bardzo ciężką. Jak pani z tym walczy? Jest jaki pani sposób na to? Oprócz tej zakopiańskiej takiej pozytywnej siły zaciekłości w łapaniu tego życia za rogi. To znaczy taka, jeżeli chodzi o poważne kontuzje, to tak naprawdę mi przytrafiła się jedna tak poważna kontuzja, która mnie wykluczyła naprawdę na długi okres czasu z treningów, ze startowania. Myślę, że to był czas, w którym akurat ja cały czas zbijałam się do góry ze swoimi wynikami. Sezon przed kontuzją był moim najlepszym sezonem wtedy w karierze. Zaraz przed kontuzją jeździłam naprawdę świetnie na treningach, to było w Nowej Zelandii. Więc jakby takie moje odczucia, jeżeli chodzi o chęć i taką motywację, były naprawdę ogromne, bo ja po prostu wiedziałam, że naprawdę coraz lepiej zaczynam jeździć i że w końcu będę miała szansę znaleźć się w tym miejscu, gdzie na co cały czas pracuję i tak naprawdę o czym zawsze marzyłam, czyli w czołówce Pucharu Świata. I jakby to była taka największa motywacja dla mnie, ale też oczywiście nic sama bym nie zrobiła. Miałam ogrom ludzi, wspaniałych ludzi, którzy mi właśnie pomagali, którzy mnie wspierali, którzy nie pozwalali w ogóle wątpić w to, że da się wrócić po takich kontuzjach. No i myślę, że to wszystko razem było naprawdę taką dobrą energią, dobrą pracą połączone i po prostu przyniosło to efekt taki, że jak wróciłam, to kolejny sezon był znowu moim najlepszym, więc to była taka fajna historia, myślę, że bardzo taka motywująca dla mnie też, ale też dla całego teamu i dla wszystkich ludzi, którzy ze mną współpracowali, współpracują, czy też dla mojej rodziny, bo to akurat ja też mam bardzo duże wsparcie, jeżeli chodzi o rodzinę. Ale już nie musi pani doganiać siostry, przepraszam, już nie musi pani doganiać siostry, bo w jednym z wywiadów mówiła pani, że jako dziecko obie panie, no i chyba jeszcze brata ma pani, prawda, z tego co pamiętam, więc panie, no tak próbowała pani z siostrą konkurować, która była starsza i też jeździła na pewno fenomenalnie, jak wy wszyscy stamtąd na nartach. Tak, dokładnie. Moja siostra jest ode mnie 7 lat starsza. Nawet miałyśmy szansę być przez krótki okres czasu wspólnie w kadrze, więc trenowałyśmy razem i faktycznie się ścigałyśmy. Myślę, że teraz już jakby też trochę inaczej nasz jakby kontakt wygląda. No, mniej się widzimy, już nie startujemy razem, nie musimy ze sobą rywalizować, mimo tego, że jesteśmy siostrami. No i po prostu zawsze mam wsparcie od tej mojej starszej siostry. Ja wiem, że zawsze ogląda i zawsze ma jakieś cenne uwagi też. A faktycznie też mam brata, który niestety nie jest narciarzem alpejskim. On jest młodszy troszeczkę i zawsze był i jeździł i jakby był zakochany w sportach motorowych. Więc on jeździł na motorze. Enduro i właśnie akurat tak jeszcze wracając do tego września, tak. To był taki trudny wrzesień dla naszej rodziny, bo dosłownie tydzień przede mną mój brat złamał rękę. Ja byłam w Nowej Zelandii, tak. Jak on powiedział mi, że złamał rękę na motorze,
to tak strasznie było mi przykro i dosłownie kilka dni później ja złamałam nogę, no tak. Więc jak wróciliśmy, to nasi rodzice byli naprawdę biedni, bo po prostu też mieli dwóch sportowców, można powiedzieć, akurat z kontuzjami w domu, którymi trzeba było się opiekować. Pani Maryno, jeszcze pytanie, bo taką pani pasją poza narciarstwem jest również rower górski, prawda? Pani często widzimy w mediach pani społecznościowych właśnie zdjęcia, też z jakichś, przypuszczam, szaleńczych wypraw w góry, ale to bardziej hobby, czy to element również treningu dla pani? Bardzo lubię wszystkie sporty tak naprawdę uprawiać. Latem z różnych sportów korzystamy, zimą głównie ze sportów narciarskich, czy to biegówek, czy skiturów. A latem faktycznie tych sportów ta wariacja jakby jest dużo większa, bo tak jak pan wspomniał, jeździmy na rowerze. Ja akurat jestem większą zwolenniczką rowerów górskich czy enduro niż szosowych, a to ze względu na jakby możliwości też, bo po prostu mam jakiś uraz do jeżdżenia drogami pomiędzy samochodami, jeszcze zwłaszcza mieszkając w Zakopanem, to naprawdę trudna jest jazda na rowerze szosą. Więc ale są kraje, w których można treningu, którego korzystam. Są kraje, w których tak. Można bezpiecznie, prawda, uprawiać ten sport, to prawda. Tak, oczywiście zdarzały też się wyjazdy, mi się zdarzały wyjazdy nawet właśnie po kontuzji na Wyspy Kanaryjskie czy Majorkę, gdzie ta kultura rowerowa jest troszeczkę inna i kultura samochodowa też jest inna, więc jakby na pewno bezpiecznie uprawia się tam kolarstwo szosowe. Ale tak jak pan wcześniej zapytał, to faktycznie ten rower jest moją pasją. Ja bardzo lubię jeździć na rowerze enduro, na różne wycieczki, ale też robię na nim dużo treningów. Plany, jeszcze raz plany o Skandynawii już wiemy. Czy ma pani założenie jakiś cel, który w najbliższym sezonie czy dwóch sezonach chciałaby pani osiągnąć? Czy pani się na czymś konkretnie skupia w tym momencie? Jestem już tak bardzo blisko czołówki i jakby naprawdę czuję czasami, że na wyciągnięcie ręki jest wskoczenie na podium i walka z najlepszymi dziewczynami, więc na pewno jest to mój cel, bo jest to w jakimś tam sensie cel, ale też może inaczej marzenie, bo zawsze wszyscy pytają marzenie, żeby wbić się faktycznie do tej czołówki i być zawodnikiem, który walczy na każdych zawodach o podium i o wygraną tak naprawdę, ale też czuję, że po prostu stawiamy to sobie to jako cel, więc porównując sezony, nawet ten sezon do zeszłego, wszyscy mnie pytają, czy ten był lepszy, czy gorszy. Mi jest ciężko ocenić, bo wiem, że jeżdżę lepiej, ale może na wynikach jeszcze tego nie udowodniłam, więc tak jakby jest. Na pewno celem jest skoczenie na podium Pucharu Świata. Czego pani, bo ile pani tak naprawdę w Polsce przebywa w ciągu roku? No bo wiemy, że te wyjazdy, zgrupowania, no wszelkiego rodzaju treningi, to zajmuje nie tylko mnóstwo czasu, ale mnóstwo kilometrów. Czy pani brakuje Polski, czy rzeczywiście no pani sport też wymaga tras, których w Polsce nie ma, albo jest bardzo, bardzo niewiele. Nie tęskni pani za Polską? Dużo pani czasu spędza rocznie poza granicami, poza Zakopanem? Tak, no niestety większość czasu spędzamy poza granicami. Ja bardzo lubię być w Polsce, bardzo lubię być u siebie w domu też. Niestety zimą w ogóle nie mamy praktycznie takich możliwości. Ja teraz wróciłam dosłownie na dwa dni do domu i to tylko dlatego, że trenerzy musieli pokonać drogę z Włoch do Norwegii, więc żebym nie musiała siedzieć w samochodzie przez 40 godzin, to po prostu wróciłam na te 40 godzin do domu samolotami, żeby troszeczkę skrócić podróż, więc miałam szansę wrócić właśnie na te dwa dni do domu, ale... Jeżeli chodzi o lato, to jedynie w lecie jesteśmy w stanie troszeczkę tego czasu wykorzystać. I faktycznie nawet mając zgrupowania, też mamy zgrupowania w Polsce, zgrupowania kondycyjne, w COS-ach, w Cetniewie na przykład. Więc jakby nie jesteśmy w domu, ale mimo wszystko jesteśmy w Polsce i też trenujemy to właśnie w Polsce. To ja w takim razie z mojej strony takie dziwne mam życzenie, ale niech ono się spełni, niech pani jak najmniej będzie w Polsce, jak najwięcej na najlepszych trasach, niech pani zdobywa dla nas również punkty, dla no, swoich fanów. Bardzo serdecznie pani dziękujemy. Maryna Gąsi Daniel była moim i państwa gościem w magazynie Co w Sporcie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję.
Sponsorem programu był PKN Orlen.